Daj nóż. Czekaj, kurna. Zaraz. Wiesz, ile to waży? Ile? Gdzieś tu było napisane. O, masz. 22 i 6. Tak. 23 kilo prawie, no. I muszę ciągać takie rzeczy. A Krzysztof co? Podziękuję? Wyzwie od Meneli. Co? A Krzysztof co? Podziękuję? Wyzwie od Meneli. A co, nie? No. Znamy się. A to trzeba wynieść śmiecie. Dobrze, ja wyniosę, Krzysiek, spokojnie. Do Chłopoka. A ty widziałeś, jak podjechałem, czy spałeś? Tak. A wydzwaniałeś już dzisiaj do mnie? Nie. Nie dzwoniłeś ani razu? A dlaczego? A po co? No jak po co? Ja i tak wiedziałem, że przyjedziesz. Tak? No. Wczoraj mówię, że przyjedziesz. No mówiłem. I organizm ma przyjechać. A to jak zobaczę, nie wiem. A organizm pierwszy pójdzie, będzie śpiewać. Grać. Tak. Co to to jest? Nie. Zaraz się to wyciągnę. Papierów chyba tu. Ja na razie to tu położę, a potem wyrzucę. Może lodówka? No chyba lodówka taka malutka. Co? Chyba lodówka taka malutka, żebyś tu postawił sobie. Żebyś nie trzymał... Tak, ja ci powiem, co to jest. Bo Jarek do mnie pisał wczoraj, bo ja zapytałem, co to za taki ciężar. Czekaj. To ja zgadz. Zaraz, ja ci powiem. On do mnie napisał tak. Bo ja zrobiłem mu zdjęcie tego i zapytałem go. Co to jest, nie? On mi napisał tak. Mała lodówka turystyczna. Postaw mu koło łóżka, bo nie mogę już patrzeć, jak on te jedzenie trzyma wokół siebie, muchy na to srają, a on to później je. Przesuniesz jedną szafkę i postawisz w jego zasięgu. Ale ona nie powinna być ciężka, bo to mała lodóweczka miała być. I jeszcze taki mały stolik przyjdzie, żeby jadł jak człowiek, a nie na kolanach i na łóżku. O, ten. Tak. Tak on to napisał. No. No. Także teraz otworzymy. To musisz, wiesz... Zrobić, tak? Złożyć. Lodówka nie składa się. Mam nadzieję, że ona nie wielka. Kurwa. Wielka. Co? To ona ta tu taka duża. Ale nie mała. No nie mała. A gdzie ja... się... Ja zgadz. Ale lodówki nie można przewracać. A ja nie przewracam jej, widzisz, że stoi. Wiesz. Ale gdzie ją postawimy, Krzysiek? Ona duża. Nie można przewracać. A może w kuchni ją postawimy? Będziesz miał bliżej. Co? W kuchni może postawimy. Stawiaj w kuchni. I będziesz jedzenie miał. Już nie musisz łazić tam do tego. No. Dobra? Tak? No. No bo tu jak postawimy, ona nie jest, Jarek, wcale taka mała. Nie przewracaj ją, bo... Nic nie przewracaj. Tam płyn jest, pamiętaj. Ja wiem, Krzysiek. W każdej lodówce, czy to mała, czy duża, czy średnia, ja się ci powiem, jest płyn. Wiesz? Ja wiem, ale teraz to są takie bezpieczne lodówki. To już nie to, co kiedyś były, wiesz. Teraz możesz transportować i od razu włączysz. Najlepiej, żeby postała, no. Nie, lepiej, wiesz, Jarek, ja ci powiem, żeby stała, a nie była przewrócona. Bo coś się stanie się i tak dalej. No to ona u mnie, Krzysiek, stała. Nie słyszę. Ona u mnie stała, tak. W domu. No. Bo to do domu kurierem przyjdzie. Nie, no fajnie. O, lodówka. Ej, nie taka ciężka. Co? Zaraz ja ci pokażę, Krzysiek. I w kuchni nie trzymaj tego tu na stole, bo to wszystko kiśnie. Słuchaj, ją postawimy, wiesz gdzie? Gdzie? Tam trzeba osprzątnąć. Tam gdzie wiaderka. Co? Tam gdzie czarne wiaderko i te białe. Tam gdzie ten sterapion, wiesz? Tak, tak ja tam planuję postawić. Zaraz ja to zrobię. Zaraz pokażę. Uważaj, żeby wiesz, nic się nie stało się. Nic się nie stanie się. Ty, a Jarek? Słucham. A przewód jest? No musi jest, Krzysiek, wszystko musi. Co?
Wszystko jest, no jak? Bez przewodu? Jest tutaj z tyłu. Zaraz ja to zrobię. Czekaj, ja te wyniosę te. Obrazy na bieżąco, śmieci te. Fajna ty. A jak to weszło do tego? Jak się nazywa? Do. O, taka lodóweczka. Do czego? Co ty dostajesz ze sprzedaży? A nie, 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 to do domu mi przywiózł. Do domu kurier. A do domu, tak? Tak, no on mi na adres mój wysłał. A czy on wysłał? On, on zamówił tutaj w Polsce i. A w Polsce, tak? Tak. I przywieźli, no. Tutaj dawaj śmiecie. Zaraz, czekaj, zobaczymy jak w środku. Ojojoj, jaka ładna. I zamrażalnik, i wszystko. No widzisz? A, tutaj pewnie gwarancja jakaś. Czekaj, ja postawię ją tam. I... Ale tam musisz osprzątnąć. Zaraz ja oprzątnę. Idź pierwszy osprzątnij, później postaw. Weź butelkę mleka podej. Czekaj, nie rozkazuj mnie. Masz. Bo tu miejsce. Dzięki. Nie. Proszę. Czekaj, gdzie ten kabelek? Jest tu kabelek. O, piosenka jest święta. O, dzięki składamy dzięki, o Panie nasz. Tak, to jest... Ty pierwsza sprzątnić tam, Jarek. Czekaj, Krzysiek, ja chcę tylko rozwiązać kabelek. Co mówisz? Kabelek ten rozplączę. Zaraz ja tu ten, tę wiaderkę uprzątnę. Chwilę. Trzeba rozgałęzić kupić. Ale tam jest miejsce. Sięgnie. Sięgaj tam, gdzie wzrok nie sięga. Czekaj, ja tu przyniosę, bo nie mam jak się ruszyć. No i nieduża, ona mam tak z metr, może mniej. Ta? Może z metr ma. Czekaj, ja powyciągam te. Plasterki. Zamrażalnik na mleczko. No zaraz, czekaj. Zaraz, Krzysiek, podklejam tylko. Kurna. Patrz, tutaj możesz mleko sobie ustawiać. Możesz mleko stawiać, napoje, żebyś miał zimne. No. No. Na dół. Na dół. Jajka. No, o. No tak, no. A że tobie się nie chce tam chodzić. No już. A tobie, że się nie chce chodzić, Krzysiek, no to on postanowił. Widzisz, jaki Jarek jest gość? Dziękuję Jarku za... Zaraz, czekaj, podziękujesz. Za lodówkę. Czekaj, zobaczymy, czy działa. Ale nie ma tego. A będziesz dziękował. Masz, no tutaj. Tam gwarancja pewnie w środku. O! Bajeczka. Ta, dziwi się. Kuratorka dziwi się. Fajna, kurna. No tutaj to już chyba dojdziesz, co? Co? Tu chyba już dojdziesz. No. Dobra, ja postawię ją, a ty ją, mówię, kurwa. Ją, ją. Tam weź wszystko. Ja wiem, ty nie ucz ojca, a dzieci robić.
Dziękuję. Można nagrywać już? Tak, to cały czas. Czy nie? Halo? Tak, możesz mówić. Dziękuję, Jarku. Nie Jarku, Jacku. Jarku, on Jarek. On Jarek, tak? Tak, no nie dziękuję, pamiętam. Jarku, za lodóweczkę, za stolik. Z całego serca dziękuję, że przysłałeś dla mnie rzeczy bardzo, bardzo potrzebne. Nie kiwa się? Nie, wszystko gra. Ty, weź trochę odstaw dalej, bo koło samej ściany nie można, wiesz? Nie, koło samej ściany nie stawiam, czy się. Sięgnie przewód? Nie. Sięgnie czy nie? Nie. Co? Nie. Nie? Nie. Ale, trzeba... jest przedłużacz, spokojnie. Ale słuchaj, jak ten przedłużacz zabierzesz, to ja ci powiem, nie będzie do odkurzania. Ale to zawsze można podłączyć odkurzacz. Odkurzacz ma długi przewód. Spokojnie. Słucham? Odkurzacz ma długi przewód. Spokojnie. Będzie dobrze. A weź otwórz drzwi, czy wykładzina nie przeszkadza? Nie, nie przeszkadza. A weź zamrażalnik otwórz. A o. Oj, kiełbaskę można położyć. Nie? Tak. O, i nóż będzie tam leżeć na lodówce. Jak będę chciał coś jakiego z mięsa wziąć, ukroję na lodówce i... Lodówka pracuje, Krzysiek. Działa. Ale strzelali dzisiaj. Wojsko strzelało. Gdzie? Czekaj. Nie wiesz? Pokażę lodówkę, Krzysiek. Co? Pokażę lodówkę, dobra? O, tak się prezentuje lodówka. Chodzi, burczy? Tak, po cichutku. Tak? Tak. Co? Wstawiamy mleko. Jajka też, nie? Jajka na górę. Na górę to... Kajwiczki. Czekaj, dawaj. Gdzie tam kiełbasy ty masz te? Tutaj. I pochować to tam. No. Parówki. A te serdelki, te szynki gdzie? Tutaj, ja zaraz dam ci. To daj. Weź. Wszystko tam pomyśl. Kiełbasę na górę. Kurna, nie ucz mnie. Tak. O. No i gitara. No fajna lodóweczka. Co tu jeszcze zanieść? O, kurczak. Po co on tu ma leżeć? No. No. O. A piwo masz to postawić do lodówki? Co? Piwo do lodówki. Piwo schłodzę ci. Nie? Nie. To piwa nie. Daj żyta, jak to się nazywa. Ja żartuję, Krzysiek. Kurwa, to spuchuj. A ty powiesz, tak, dla pani. Weź tą galaretę wstaw, to ona zamrozi się. Ona już spuchła, wywalimy to. Wstaw. Nie. Pasztet wstaw. I paprykarze? Co? I paprykarze też. No. Kurde. A martadela, a nie, już to już do kosza. Dobra, dobra. Nie, bo płynie już w pizdu. Masz to postaw.
masz, to podcast. To jeszcze dobre? Dobre. A te serdelki szczynki weź poszukaj, żeby one mi nie spuchły. Gdzie w nogach je masz? O, tam leżą, no. Jadłeś je? Jadłem, czemu nie? Dobre, nie? Masz. A druga paczka, bo dwie paczki były. Zaraz. Kurde. No. Masz. I tu będziesz miał bliżej. Buraczki postaw. Buraczki mogą tak być. Dobra. Czekaj, tu może tak trochę. O, spójrzcie, śledzie postaw. Te śledzie to już pewnie spuchły. Nie spuchły, nie. Nie? O, nie ma co jeść, Krzysztof. No to teraz możesz podziękować Jarkowi. Co tam jeszcze jest? Tu pomidor, ogórki. Też? To ogórki też tam. Pomidor też, nie? No. To podziękuj Jarkowi, Krzysiek. Ja już podziękowałem. I brzuch schowaj, bo w ciąży jesteś. Co? Brzuch schowaj, bo wyglądasz jakbyś w ciąży był. O, gitara. Co jeszcze tam jest? Zobacz. No już wszystko, wystarczy. Tam supa jest. To do kosza już. Co? Do kosza to. Nie, ja pozgrzeję zjem. Ale to ile człowieku stoi? Wiem. To co ja gotowałem. Ja wiem. Dobra, to starczy. Weź tam też stoi do lodówki. Co? O to? Tak. Teraz będzie musiał stawać, no i bardzo dobrze. Kurwa, dobrze. No. I teraz ja mam blisko do iścia. Tak. A drzwi nie będą do tamtego pokoju przeszkadzać? Nie, nie będą. Nie? Nie. Dobra. Fajnie wygląda. Dajesz raz, podziękuję. To proszę, podziękuj dla jego. Dziękuję bardzo za lodówkę i za stoliczek. Zobaczyłem, jaki stolik. No zaraz otworzę, wyciągnę. Przysłałeś dla mnie, Jarek. No, ale dzisiaj idź do procesji. Módl się za mnie, żeby zdrowie było i tak dalej. Jarku, pozdrawiamy cię, dziękujemy. O, to ty. Od tego Jarka. Od ryby. Od ryby. Dzięki. I łap ryby.